Dzisiaj obchodzimy 83. rocznicę bitwy pod Olszewem. Jak co roku właśnie obchodzi się uroczystość religijno-patriotyczną. Cieszymy się bardzo, że zgromadza ona tak wiele osób, pokoleń. Cieszę się bardzo, że właśnie pamięć ta jest kontynuowana. Pamiętamy właśnie o tych, którzy polegli, którzy walczyli, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Znajdujemy się przed pomnikiem w Olszewie. Od 1979 roku jest pomnik, ale ja ze szkołą i z moim mężem, który rozpoczął jak gdyby pamięć o tym miejscu poległych, tutaj bywamy od 1960 roku. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła opuścić, obojętnie jaka pogoda, bo dzisiaj jest fatalna, ale jesteśmy tu, trwamy, staramy się, by pamięć o naszych bohaterach nigdy nie zaginęła, bo to nasz patriotyczny obowiązek. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w Olszewie, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy 3. Pułku Szwoleżerów w boju pod Olszewem we wrześniu 1939 roku. Razem z 1. Batalionem Zmechanizowanym Szwoleżerów Mazowieckich z 15. Giżyckiej Brygady nasz szwadron oddał cześć poległym bohaterom. Wykonaliśmy pokaz musz trykonnej w sile 8 koni, a także dynamiczny pokaz władania białą bronią, lancą i szablą. Ku chwale kawalerii! Akurat pogoda była bardzo niedobra, ale tutaj przybyły różne delegacje i uroczystość się odbyła. Tutaj złożyliśmy kwiaty, była też kampania honorowa, także z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim delegacjom, które tu przybyły. Pozdrawiam wszystkich, którzy nie mogli tu dotrzeć, ale trwajmy. Trwajmy, bo historia jest naszą nauczycielką i bez niej jesteśmy tak jak bez korzeni drzewo. Życzę wszystkim, żeby ta nasza polskość kwitła, była wśród nas, żebyśmy kochali te miejsca i szanowali, otaczali pamięcią wszystkich, którzy walczyli za naszą ojczyznę.